w sprzęcie dla najlepszych. Wejdź na groundgame.com. Łukasz Jaras-Jurkowski przed KSW 61. Witamy serdecznie. Uszanowanie. Jak się podoba Gdańsk? Ładniejszy niż Łódź. Pięknie tu jest. W ogóle jesteśmy w pięknym miejscu. W ogóle piękne miejsce. Ja lubię Gdańsk. Taki mój top 3, jeżeli chodzi o miejscowości w całej Polsce. W takim razie powiedz, rozmawialiśmy przed chwilą z nim, kamery się włączyły o wadze i jak z tą wagą, bo to jest pytanie, które towarzyszy ci, nie wiem, od ilu miesięcy, bez względu, czy masz walkę, czy nie. Nie, no myślę, że jutro będzie ze 114 pewno. Myślę, że wniosę, przyjdę po śniadaniu, więc może więcej, może 115. Był taki w ogóle pomysł, żeby spiłować tą wagę i złapać tej szybkości jeszcze więcej? Był na początku sam. Myślałem, że tak dotniemy, zrobimy. Po czym, wiesz, ja startowałem z bardzo dużego pułapu. Nie chcę cię wiedzieć nawet jakiego, bo sam się po prostu tym przeraziłem. Ale był taki na początku plan, żeby zrobić taką naturalną moją wagę, czyli 105-106 kilo, bo tyle zazwyczaj ważę przed rozpoczęciem jakichkolwiek wielkich, mocnych obciążeń. Ale szczerze, wiesz, potem zobaczyłem De Frisa z Narkunem i to jednak te kilogramy mają duże znaczenie, szczególnie jak się walczy, wiesz, z dużym gościem, więc stwierdziliśmy, że ile spadnie, tyle spadnie. Spadło 13 kilo dobrze się czuję, ważąc nawet tak dużo. Myślę, że szybkości udało się odzyskać całkiem godnie, jak na tyle kilogramów. W jakim procencie udało się ten reżim treningowy przytrzymać? Mam na myśli obowiązki medialne, no bo trochę ich masz na co dzień. Wbrew pozorom, może mi wypadł jeden albo dwa treningi. Też ustalmy, że cykl przygotowawczy 8 tygodni. Nic nie robienia wcześniej, więc to też jest niewiele. Więc to jest tyk taki, że nawet nie zdążyłem mieć tej fazy przesilenia. I wchodzę na świeżości tak naprawdę. Ale udało się, mimo wszystko, mimo tych obowiązków. Oczywiście jest to męczące, jest to ciężko poukładać, ale jestem zadowolony z robotą, którą zrobiłem. Nie będę mówił tutaj sztampowo, że jestem gotowy na 100% forma życia, bo tak nie jest i pewno, wiesz, kłamałbym jak z nut. Ale wystarczająco, aby, myślę, dać dobrą walkę i zwyciężyć. A właśnie powiedz, jak to jest z tymi social mediami, bo ostatnio wyczytałem, że przed tą walką no nie skupiałeś się na tym Facebooku, na Instagramie, nie prowadziłeś tego, nie wrzucałeś nic, tylko twoja kobieta to robiła. Właśnie to tak faktycznie było? No ja wtedy byłem zamknięty w piwnicy i ćwiczyłem z minotaurami, przecież tak jak napisałem na Facebooku. Wygrałem wszystkie walki, dlatego tu jestem. Wagi mam troszeczkę, bo nie tylko tatara, ale też steki smażone podrzucali, więc jest dobrze. Nie, ja prowadzę social media, pomaga mi czasami w tym menadżer. I tyle, no. To nie jest jakieś duże obciążenie, chociaż wiadomo, przy natłoku obowiązków to bywały dni, że nic nie wrzucam, bo nie czuję takiego obowiązku. Nie jestem więźniem social mediów. Jak mam czas, to tym się zajmuję, jak nie mam czasu, to tego nie robię. Właśnie też była wzmianka o tej przepuklinie, że lekarze zrobili to tak, że wszystko działa i tak dalej. Czy podczas walki jednak coś z tym może się stać, czy jednak jest to wszystko na tyle zaleczone, że jest super? Nigdy nie będzie. Mam 4 przepukliny kręgosłupa, w tym dwie w lędźwiach, które mi najbardziej przeszkadzają i to jest ból, który towarzyszy mi do końca życia. I udało się zablokować po prostu. Dostałem 2 zastrzyki, 2 blokady, teraz świeżo przed walką, aby w głowie gdzieś nie blokowały ruch i nie blokował możliwości. Czy może coś się stać? Oczywiście, mogę być sparaliżowany, bo mi się wysunie całkowicie, wiesz, krąg i tyle, nie? Ale to chyba się nie myśli o takich rzeczach przed walką. Czy biorąc pod uwagę to, że mniej więcej wiemy, jak ta walka może wyglądać z twojej i z Mariusza strony, to czy... Nikt nie wie, a może ja sprowadzę na początku, ha? Do tego zmierzam, czy defensywne i ofensywne obalenia były trenowane, czy na 8 tygodni to nie było sensu jakby iść w tą stronę? To też nie jest jakaś tajemnica, bo mówiłem przed moim powrotem nawet na narodowej, że zapasy to jest element, na który szczególnie do przysiadce poświęcam najmniej czasu, gdyż teraz prawie w ogóle na przykład do tego pojedynku, mimo wszystko, mimo że spodziewam się sprowadzeń, dlatego że po takim treningu zapasów moje plecy już nie trzymają i potem 2 dni, wiesz, wsiadam do samochodu, tak, nie? I tak chodzę i zminimalizowaliśmy. Robiliśmy zadanióweczki, robiliśmy jakieś proste drille związane z defensywą zapaśniczą, ale też nie ukrywajmy, no ja robię to tak długo, że
że nic nowego już się nie nauczę. Wszystko, co potrafię teraz, myślę, że za 10 lat też już nie zrobię żadnego progresu. Też ustalmy, że wiesz, ja już finiszuję ten sport, więc najważniejsze dla nas było, myślę, i dla mnie, i dla Mariusza, zresztą też się wspieraliśmy w tym bardzo mocno, aby wyjść do klatki, wiesz, aby wstawić się tego dnia, wyjść do klatki, zrobić walkę wieczoru, bo przecież jakby któryś z nas wypadł przez kontuzję, a ryzyko jest duże, no to piekło by, wiesz, jeszcze mocniej zapłynęło. Słuchaj, jak ten reżim treningowy 8-tygodniowy przeszedłeś, to jesteś już dziś w stanie, jakbyś miał podjąć decyzję dziś, przed walką, jeszcze raz wejść na ten reżim treningowy i byłbyś gotów jeszcze jakieś jedną, dwie walki stoczyć, czy po tym reżimie już sam reżim, nie walka, na tyle dawać się we znaki, że już wiesz, że to już będzie trudne? Nie wiem, co ja będę, wiesz, ja nie wiem, co ja będę robił 6 czerwca. Zobaczymy, jak się wszystko poukłada. Nie wiem, jak poukłada się moje życie, nie wiem, jak poukładają się moje sprawy zawodowe, aby decydować o tym, wiesz, czyli mam jeszcze wenę do treningów. Czy mam motywację, aby zapieprzać tak jak 10 lat temu? Nie. No to też, wiesz, to nie ma tutaj, używam tego zwrotu często, ale świetnie tu teraz pasuje się zakrzywiać rzeczywistości. Bo dla mnie był fajny, wiesz, powrót do treningu, do reżimu, do diety, do sportowego prowadzenia się, odstawienia wszystkich, wiesz, Jacków, Danielsów, wszystkich pizz na bok. I tak naprawdę to 8-9, bo zacząłem się ruszać, jak stanąłem na wagę na początku. Mówię, o nie, mam nagrywki Ninja Warrior w lipcu. Wiesz, 3 cyfry bardzo złe pokazywała moja waga. I zacząłem robić. I tydzień już takiego rozruchu zrobiłem. Potem odebrałem telefon o tą walkę. Więc w zasadzie 8 tygodni takich poukładanych treningów. I to dla mnie jest najważniejsze. Czy zmobilizuję się ponownie? Nie mam zielonego pojęcia. Wiesz. Żyję taki, wiesz, carpe diem. Obaj z Filipem macie najszybsze nokauty, jesteście na jednej karcie. Myślisz, że jesteś w stanie fizycznie pobić sam swój rekord w sobotę? Tak. Dlatego. A powiedz mi, że o to zapytam. A to ma z Vidala robimy, wiesz, nie? Rozbieg i platający kolano. Gdzieś publicznie chyba padły deklaracje z twojej strony, że stawiasz na nokaut w pierwszej rundzie. Czy Fortuna była tyle łaskawa i zostawiła ten kurs 6, czy podbiła, czy obniżyła? To właśnie spada ten kurs, nie? Na początku była Fortuna. Co jest z wami? jeszcze chciałem jutro jeszcze się dodatkowo zmobilizować. Tak, no tak. Myślę, że to będzie w pierwszej rundzie. Nie, ja nie wiem, czy mam tlen na drugą czy trzecią. Nie? Jak będzie trzeba, to oczywiście na talencie, na doświadczeniu, ale ja myślę, że znając charakter i tego, jak walczy Mariusz, wiesz, to myślę, że to będzie do pierwszego rozpoznania lekkiego, a później tak zwany, wiesz, blitzkrieg w jedną albo w drugą stronę i 3 minuty to może być naprawdę dużo, jak na ten pojedynek. Zobaczymy. Był taki moment w trakcie tych przygotowań, że byliście z Mariuszem jednocześnie na macie? No właśnie nie. Właśnie nie. Udało tak się, wiesz, wymiennie naprawdę fajnie. Jeden kończył, drugi zaczynał. To jest fajne. A to nie będzie tak, że wejdziecie do walki i będzie jednak zbyt dużo tego szacunku? Czy jednak wchodzicie do walki i klatka się zamyka i tu już nie ma to, że trenowaliście razem w klubie, znacie się. Myślę, że odpowiedź na to pytanie to poznamy jutro, nie? Ja myślę, że wszyscy ci, którzy... Ja mam tura na ważenie jutro. Pewka, no w ogóle bądźcie gotowi na ważenie, jestem przygotowany z niespodzianką małą. Koniecznie oglądajcie ważenie jutro. To zobaczymy w pojedynku, wiesz. Ja myślę, że tutaj wszyscy ci, którzy wieszczą, że choreografia już jest dawno ułożona, to myślę, że się zaskoczą już po pierwszych akcjach. No. Ustaliliśmy z Mariuszem normalnie, wiesz, męską rozmowę dorosłych ludzi, którzy są profesjonalistami, którzy zarabiają pieniądze, niemałe pieniądze, wiesz, walczą walkę wieczoru, więc powiedzieliśmy, wiesz, no, że robimy sobie krzywdę, no i tyle. No, łokieć i kolana mają, wiesz, łamać kości i rozcinać skórę, no. Mówiłeś w poniedziałek o wódce po walce, pamiętam, była taka sytuacja... W poniedziałek rozmawialiśmy, tak. Tak. Ale pamiętam taką sytuację chyba w trakcie jakiegoś wywiadu przed walką Mariusza z Marcinem Różalskim. Oni wpadli, tam był pomysł rzucony w holu, żeby wypić ten litr wódki przed walką. Przypadkiem nie jest to opcja, która mogłaby się bardziej odpowiadać? Jest to jakieś rozwiązanie, aczkolwiek wiesz co, po tak długiej przerwie od, wiesz, wszelakich używek, to myślę, że mogłoby to spowodować, że poszedłbym spać, a nie walczyć. To chyba... Śmiejemy się, tak. O, i przyszedł Juras gruby alkoholik. Jest szansa na to, że bez względu na to, czy walki będą, czy nie będą, pozostaniesz w reżimie jakimkolwiek treningowym, czy jakimś ze 3 razy w tygodniu, chociaż jakaś siłownia, pilates albo yoga, czy wracasz do poprzedniego, że tak to powiem, rytmu?
No właśnie na tym polega cały tutaj myk, że idealnie mi się te przygotowania zbiegły z rozpędem na dalsze pomysły zawodowe, bo na połowę lipca muszę być na Ninja Warrior w jeszcze lepszej formie, a po Ninja na razie nie możemy mówić menadżer tam za, już kręci głową. Dalej będę brał udział w jednym też takim zawodowym, jak to powiedziałem, muszę to nazwać, projekcie, który będzie wymagał jeszcze lepszej formy. Także zapieprzamy. No co, bez tydzień przerwy, wiadomo, pojadę na wakacje. Dosyć specyficznie spędzam wakacje, to dużo nie chodzę. I powrót, jazda, bo wiesz, jak już się ruszyłem, to trzeba to pociągnąć dalej. Dobrze, w takim razie na końcu skorzystam z aż dwóch kamer i zaproszę Cię na 20 na Instagram Fortuny. Będziemy mogli okazję jeszcze raz przerobić ten temat, ale już zupełnie pod innymi kątami. Także serdecznie zapraszam, ja i Łukasz też zaproszę, tak? Tak jest, gorąco zapraszamy 20 dzisiaj live Fortuny, gdzie robimy. Tu nagramy. Nagramy. Ale to robimy, że razem jesteśmy? Możemy tak zrobić. Połączymy się po prostu. Możemy się połączyć, możemy zrobić razem. To wymyślimy coś. Razem myślimy. Zapraszamy 20 Instagram Fortuny. Będzie live. Tak jest. Dziękuję bardzo. Dziękuję.